Praca na wsi to ciężki kawałek chleba. Doskonale wiedzą o tym Andrzej i Gienek z Plutycz, którzy oprócz hektarów do obrobienia mają również mnóstwo zwierząt, o które należy dbać. Gospodarstwo Gienka i Andrzeja z Rolnicy, Podlasie, odwiedzili Agnieszka i Jarek z Bronowa. Celem ich wizyty okazała się pomoc w kolczykowaniu bydła w gospodarstwie rolników. Niestety akcja mogła zakończyć się tragedią po tym, jak byk zaatakował rolniczkę. W minioną niedzielę stacja Focus TV wyemitowała 50. odcinek 5. sezonu Rolnicy Podlasie, w którym Andrzej postanowił założyć kolczyki swoimi bykom. Wsparciem rolnika okazał się nie tylko często odwiedzający rodzinny dom brat rolnika Jarek, ale również Agnieszka i Jarek z Bronowa. Natomiast w gospodarstwie Justyny i Łukasza z Ciemnoszy gospodarz wraz z pracownikami podjął się kolczykowania jałówek. Rzadko które zwierzę w gospodarstwie Andrzeja jest utrzymywane na uwięzi. Rolnik na łańcuchu trzyma tylko krowy na polu, dlatego pozostałe bydło bywa agresywne. O ile podczas karmienia i pojenia rolnik nie ma większych problemów z opanowaniem zwierząt, o tyle przy kolczykowaniu pojawia się problem. W trakcie emisji programu okazało się, że byki nie chcą współpracować ani z gospodarzem, ani pomocnikami. Do łapania zwierząt jako pierwszy przystąpił brat rolnika, któremu udało się złapać pierwszą sztukę. Byk jednak szybko wyrwał się z uwięzi i pogalopował w stronę domu. Rolnikom udało się jeszcze raz złapać byka. Jednak ten wyrwał się ponownie i zaatakował stojącą w rogu Agnieszkę, która broniąc się, rozrzuciła trzymane w reklamówce kolczyki. Rolniczka śmiała się potem, że zwykła torebka z folii uratowała jej życie, a nie żaden Gucci. Jednak w trackie akcji nie było jej do śmiechu. Z kolejnymi sztukami poszło nieco łatwiej, choć zarówno rolnicy, jak i wspomagający ich Jarek musieli ponownie się natrudzić, by złapać rozjuszone zwierzęta.